Czy wiesz, że warto dawać dzieciom duże ilości mas plastycznych, na przykład takiej ciastoliny? Zobacz, jak pracują moje ręce, zobacz, jak pracują moje palce. Małe dziecko musi nabrać doświadczenia, musi też zbudować swoją siłę mięśniową. A to jest naprawdę świetny sposób na to. Zobaczcie, jak tutaj moje ręce pracują, tym bardziej, że ja jestem teraz w pozycji klęczącej, więc tutaj oprócz rąk ćwiczy całe moje ciało. Zobaczcie, jak palce wtapiają się w ciastolinę. Pracują obie dłonie, dodatkowo stymulujemy wewnętrzną część naszych dłoni. Dociskamy, ściskamy. Naprawdę nasza dłoń w ten sposób odczuwa wiele różnych doznań sensorycznych, a to jest kolejne doznanie sensoryczne, dlatego że tym razem dotykamy wałka. I zobaczcie, że ten wałek przejeżdża przez całą wewnętrzną dłoń. Dodatkowo wykonujemy ruchy przedramion, ramion, a w moim przypadku też brzucha i pleców, dlatego że jestem właśnie w pozycji klęczącej. Dziecko może odbijać całe pięści. Może przejeżdżać po tej ciastolinie różnymi wałkami, utrzymując te wałki w różny sposób. Zobaczcie, że tutaj ręka zupełnie inaczej układa się na tym trzonku, niż było to w przypadku zwykłego wałka. Kolejny ruch, kolejne doświadczenie kinestetyczne, zawijanie ciastoliny w jakiś tam naleśnik, a później w wielki wałek. Wałkowanie wielkiego kawałka ciastoliny. Tutaj angażowane są palce, nadgarstki, ramiona, przedramiona. Ukręcamy tę ciastolinę. Tutaj po raz kolejny pracował nadgarstek. Robimy wielkie kule. Robimy okrężne ruchy. Tutaj angażujemy palce, nadgarstek, przedramię, obręcz barkową. Możemy wykorzystać dominującą rękę, niedominującą rękę. Możemy robić te kule jednocześnie dwoma rękoma. No właśnie, ręka niedominująca, która będzie miała trochę problem, żeby zrobić tą kulę, ale właśnie o to chodzi, żeby poćwiczyć. Do takiej wielkiej ciastoliny możemy wykorzystać młotek. Na młotku także palce ustawiają się w nieco inny sposób. Dodatkowo ćwiczymy całą kończynę górną. Pozgniatamy, pościskamy. Z ciastoliny możemy próbować też budować jakieś obiekty 3D. Możemy bawić się w robienie lodów, co będzie mega atrakcyjną zabawą dla dzieci, a przy okazji bardzo wyćwiczymy nadgarstek i tutaj w przypadku mojej łyżki też kciuk, bo kciuk wykonuje tutaj pewne ruchy, naciska ten przyrząd, który sprawia, że lody się odklejają. Nie każda mama potrafi robić ciasto, ale nawet właśnie jeśli nie potrafi lub nie ma na to czasu, może przygotować dużą ilość ciastoliny. Ruchy są takie same. Poobijamy, powciskamy. Pokroimy. Po raz kolejny nowy ruch, nowe ułożenie palców na nowym narzędziu. Jedna ręka trzyma, druga ręka wycina albo kroi. Możemy też odciskać literki. Ciastoliny można wykorzystać też do zajęć edukacyjnych. Przyciskamy palcami, całymi dłońmi. Delikatnie później to ściągamy i pięknie odbita literka A, którą oczywiście możemy jeszcze napisać po śladzie, czy to palcem, czy jakimś nożykiem. No i zgniatamy. Robimy duże wałki, duże. Na początku wykorzystujemy jedną rękę, ale kiedy ten wałek robi się coraz dłuższy, angażujemy drugą rękę. Palce trzymamy szeroko, no bo właśnie te wałki są tak duże, że wymagają od nas tego, żeby te palce rozszerzać. I stworzyliśmy taką właśnie literkę A w 3D. No nie będzie ona stała, ale i tak jest fajna. Ściskamy ciastolinę jedną ręką, dwoma rękoma. Ćwiczymy ręce, wykonujemy dużo różnych ruchów. Stymulujemy dotykowo, oj, bardzo wewnętrzną część dłoni. Tutaj palce pracują, wykonują pewne, po raz kolejny, nowe ruchy, tak żeby uformować coś w kształcie donatów. Stymulacja dotykowa palców, wewnętrznej części dłoni. A jeśli wykorzystamy do tego taką łopatkę, czy jak to się nazywa, dziecko musi naprawdę tutaj poćwiczyć, bo te donaty są ciężkie, a dodatkowo też zaangażuje nadgarstek, zobaczcie. A teraz możemy się wyżyć, możemy powciskać, czy to właśnie taką łopatkę, czy jakieś inne narzędzie kuchenne.
Zobaczcie na moje przedramię, na moje ramię, jak tutaj właśnie pracuję. A przy takich też wielkich kulach nasze ręce układają się w taki łuk. I to jest bardzo ważne. To jest trudne ćwiczenie dla na przykład dzieci z MPD, których rączki często się nie układają właśnie w takie łuki. To też jest trudne dla dzieci z autyzmem, z nadwrażliwością dotykową, dlatego że ich rączki zwyczaj się wyprostowują, nie ma tych łuków, a właśnie te wielkie kule sprzyjają temu, żeby te łuki się pojawiły na naszych dłoniach. Tutaj też możemy poćwiczyć nasz kciuk, znaczy kciuk dziecka, bo właśnie niektóre dzieci zamykają pięści w taki sposób, że ten kciuk tak jakby kładzie się na palce pozostałe, a on ma być im przeciwstawny. Także ćwiczymy na tych wielkich kulach przeciwstawne ruchy kciuka.